Zauważyliśmy, że często klienci przychodzą już z pewną wiedzą na temat twardości materacy. Kiedy chcą wybrać materac dla siebie, to już wiedzą, jakiej twardości. Często czytają w internecie, że materace dzielą się na twardość H2, H3, H4. No i na tej podstawie dobierają już sobie, że mam powyżej 80 kg, no to powinienem kupić H3. No i powiem Wam szczerze, że nie zawsze, albo w większości przypadków, nie powinniśmy sugerować się twardością oznaczoną w cyfrach. Dlaczego to nie jest właściwe? Z kilku powodów. Po pierwsze, nie wszystkie materace są oznaczone według twardości H2, H3, H4. Czasami mamy na przykład obciążenie ortopedyczne, czyli ten materac jest przewidziany dla osób do 120 kg. No i co to oznacza? To oznacza, że jeżeli osoba jeszcze cięższa będzie na tym materacu spała, no to szybciej go zużyje. Może pojawić się po jakimś czasie odkształcenie. Ale tak naprawdę nie oznacza to, że osoba lekka czy ciężka będzie się dobrze dopasowywać. Każdy materac powinniśmy jednak dobierać indywidualnie, przetestować. Tak jak buty przymierzamy, tak samo materac powinniśmy dopasować do swoich upodobań. Z kolei najbardziej kosztowne materace zazwyczaj nie mają określenia twardości w liczbach, tylko określenie tej twardości jest w odczuciach. I na przykład jest miękki materac, średni, średnio twardy, twardy. Czy on będzie się dobrze układał pod naszym ciałem? Czy będzie dla nas wygodny? No to trzeba się położyć i przetestować. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, że na przykład sprężynowy materac H3 może być dużo bardziej miękki od lateksowego materaca H2. Wynika to z tego, że danej budowy materac może się różnić od siebie. Różni producenci też mogą mieć własną skalę twardości. Każdy producent oznacza skalę twardości według swoich upodobań. Nie ma określenia żadnych miar, od kiedy zaczyna się H2, a od kiedy H3. To dlaczego w takim razie producenci piszą nazwę H3, H4? Chodzi o to, żeby w pewnym stopniu pomóc dobrać materac. Jeżeli rzeczywiście mamy niewielką ilość kilogramów, poniżej 80 kg, a producent przewiduje, że jedne materace są twardsze, drugie bardziej miękkie, no to jest wskazane, żeby wybrać tą wersję H2 dla osoby lekkiej, H3 dla osoby cięższej. Szczególnie w przypadku ciężkiej osoby, jeżeli będzie spała na H2, po prostu ten materac szybciej się zużyje i odkształci. Natomiast dla osoby lekkiej wersja H3, H4 może się okazać za twarda. Czyli tak naprawdę twardość materaca dobieramy indywidualnie do własnej budowy ciała. Są osoby niskie o dużej wadze, a są osoby wysokie o dużej wadze, więc ten ciężar ciała będzie się rozkładał na materacu inaczej. To bierzemy pod uwagę i tak naprawdę upodobania. Wybieramy materac najbardziej komfortowy, a niekoniecznie oznaczony literkami H2, H3, H5.